witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak należy trzymać szydełko i jak należy trzymać włóczkę podczas szydełkowania. Tutaj mam przykładowe szydełko, to jest akurat 5 mm. Mam też przykładową, jakąś grubszą włóczkę. Zaczynamy od szydełka. Istnieją dwie szkoły tego, jak się szydełko trzymać powinno. Pierwsza mówi o tym, że szydełko trzymamy tak jak długopis czy ołówek. Druga, że szydełko powinno się trzymać jak nóż przy krojeniu. Która z tych metod jest lepsza? Na to pytanie nie odpowiem, bo tak naprawdę tyle jest metod trzymania szydełek, ile jest szydełkujących. Każdy ma inną rękę, każdemu inaczej szydełko się w dłoni układa i należy wypracować swoją własną technikę trzymania tego szydełka. Ja najczęściej swoje szydełko trzymam za uchwyt palcem wskazującym i kciukiem. Palec środkowy podkładam sobie pod szydełko, a resztę szydełka, cały trzonek opieram sobie na dłoni. Co do trzymania włóczki, to ja robię to zupełnie niefachowo, ponieważ włóczkę powinno się trzymać zaplątaną na palcu wskazującym i jakąś ją popuszczać podczas robienia, ale mnie nauczyła mama inaczej trzymać włóczkę i ja ją tak trzymam. I myślę, że to też jest kwestia po prostu własnego upodobania. Włóczka owszem, powinna być dobrze naprężona, aby ściegi nie wychodziły ani za luźne, ani zbyt ciasne. Ja swoją włóczkę trzymam w ten sposób. Palcami trzema drugiej ręki, w moim przypadku jest to lewa ręka, bo jestem praworęczna, palcami trzema ostatnimi trzymam sobie tak włóczkę w ten sposób. Dalej ona sobie leci do kłębka, natomiast palcem wskazującym i kciukiem trzymam sobie włóczkę tuż pod szydełkiem, tuż pod pętelką. W ten sposób tutaj prawą ręką mogę sobie dowolnie manewrować i jest mi wygodnie, a tu na odcinku od pętelki do palcy mam odpowiednie naprężenie mojej włóczki. Jaki sposób sobie wybierzecie, to już zależy od Was. Musicie pamiętać o tym, żeby było Wam wygodnie podczas szydełkowania, bo po co coś robić, kiedy będziecie się męczyć? To wtedy nie ma sensu. Szydełkowanie ma być przyjemnością. To tyle, jeżeli chodzi o trzymanie szydełka i o trzymanie włóczki. Ja zapraszam na mój blog, gdzie pod tym samym hasłem ukazał się wpis. Zachęcam Was również do śledzenia innych nowości na moim blogu i do oglądania reszty filmików, które dla Was przygotowuję odnośnie szydełkowania. Pozdrawiam Was serdecznie.